No i siema, siema, witam, tu Wiking Drażek. Dzisiaj jestem nad tym stawkiem, o którym wczoraj Wam mówiłem. Mam magnes, porzucamy trochę, zobaczymy, co tutaj ciekawego będzie. Mam nadzieję, że coś ciekawszego wyjdzie. Nie ma na razie żadnych wędkarzy, bo tu przeważnie wędkarze siedzą. Nie ma żadnych wędkarzy, więc nie będę przeszkadzał, dlatego biorę się do roboty. No co, no nie wiem. Piję sobie piwko. Kurde, reklama, co nie? Ale niestety to piwko 0%. To tylko tyle mi pozostaje takie piwo pić. Ponieważ, no co, no. Mogę się pochwalić. Już minęło 2 lata, jak nie piję alkoholu. Także tak to wygląda. No nic, no porzucam trochę, zobaczymy, co to będzie. No i co, i wyszło tyle syfu. O, tyle syfu wyszło z jednego miejsca. No ta śruba, ten bolec. Taki kurwa metrowy. Nóż kurde od kosiarki. Już myślałem na początku, że jakiś kurde kozik, bagnet, coś w tym stylu. Już się ucieszyłem. Niestety to tylko nóż. Jakieś pierdoły. Najbardziej co mnie zaciekawiło i zaskoczyło, to uwierzcie mi, że to jest jeden Fenix, co nie? Jeden Fenix 1990. Także i nawet monetę szarpłem. Mi wygląda ona na miedzianą.
Czemu magnes ją przyciąga? Nie wiem. I to mocno silnie przyciąga. Więcej chyba metalu niż... niż tej miedzi, co nie? Ale fajnie, cieszę się, bo jakaś moneta nawet. Ha! Także nie źle. Monetę oczywiście sobie zabiorę. Tu bardzo mądry rybak, bo jestem na kładce, bardzo mądry rybak. Zrobił sobie od razu przy kładce kosz na śmieci, także od razu będę mógł to wrzucić. Tam, gdzie jest fatuś, stoi, to na drugiej stronie to ten. To tam jeszcze też parę rzeczy. No pełno ogólnie kapsli i śmieci, co nie? Dobra, lecę dalej. Cóż ja wam mogę powiedzieć, no? No co, no? To takie śmieci, jakaś lina w ogóle od Titanica. Nie wiem, co na takim stawku taka gruba lina robiła. Nie wiem, co ona tu trzymała. Chyba wędkę. Co tu jeszcze ciekawego? No kapsle, złom. Blaszka jest niestety już z żartą kotwicą, jakaś dwójka mors. Tak, tu jedynie co można złapać to chyba morsa zimą, jakby się kąpał, i nic więcej. Ale blaszka jest. Śmieci, okazuje się, podeszło do mnie dwóch panów starszych i po rozmowie ze mną, co ja tu robię, co szukam, mówię, że najlepiej to trochę historii jakby coś wyciągnął. To mówią, że mam się odpuścić, ponieważ 4 lata temu woda w tym stawie została spuszczona do zera, rękoma ryby łapali z dna. Wjechał tu ded i mówi, tu metry ziemi spychał tego mułu i to wszystko wywozili, co nie? Na koparka, koparką i na przyczepki wywozili. Także, no brak wiedzy o terenie dużo znaczy, co nie? Dlatego nic nie wychodzi, ponieważ co, no i zostało to sprzątnięte. Także lipa, no lipa straszna. Jadę w cholerę, no. Nie wiem, no, jeszcze by się gdzieś wybrał. Pogoda jest taka, że nie grzeje słońce. Może na jakiś plac zabaw gdzieś by uderzył. Nie wiem, pomyślę, zastanowię się. Chociaż mi się nie chce dzisiaj nic. Jadę trochę poszykować rower. Może coś wyjdzie. Może mi się uda te łożysko bardziej do środka wsunąć, tam rozwiercić otwór. Trochę pogrzebię przy rowerze. Dobra, nieważne. Ja zawijam się, pozdrawiam was serdecznie wszystkich. Jeżeli chcielibyście złapać ze mną jakikolwiek kontakt, jakiś napisać na maila, czy złapać mnie na Facebooku, lub dorzucić jakiegoś grosza do mojej wyprawy, wszystkie dane i wszystko inne znajdziecie w linku pod opisem, w linku w opisie pod filmem. Także ja was pozdrawiam serdecznie, fajnie, że jesteście, że oglądacie. No niestety na razie nie ma szału, ale w sobotę przyjeżdża do mnie dwóch kolegów, z którymi wyruszam na wykopki, normalne wykopki, teren, łąki, pola. Także będzie fajny film w sobotę. Dzisiaj na razie na tym się zakończę
I co? No i pozdrawiam was i na razie.